nie wykorzystujesz. Wykorzystaj ten boss. Lecz na dać, lecz na dać. Teraz. Lecz, lecz, lecz. Nie bać. Dawaj, dawaj, dawaj. Czas. Dawaj, dawaj. Witam, dzisiaj jest 23 grudnia, dzień przed Wigilią. Moi kochani trenerzy zasponsorowali mi na dzisiaj w p***ol. Dzisiaj będę miał sparingi. Od jakiegoś czasu się przygotowuję, ale są tylko jakieś tam przede wszystkim technika, plus jakieś tam zabawki, owszem, ale sparingów jako takich jeszcze nie miałem. Znajdujemy się w klubie Kohorta w Poznaniu, na Jeleniogórskiej. Grzechu załatwił dobrych zawodników, najsłabszy ćwiczy od 2 lat, także szykuję się gruby w p***ol. Ale dostawać w ryj też trzeba umieć, nie? Powiem tak, jestem bardzo zmęczony, bo mam teraz po 2 treningi dziennie. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie spodziewam się po sobie jakichś tam wyczynów, ale no dam z siebie 150%. Witam serdecznie, jesteśmy na pierwszych sparingach Piszolińskiego. W końcu Tuszol ma swój film. I kurwa nie kop tyle, to nie jest tak łono. Wejdź z łapami, zajem mu lewy, prawy ten. Nogi to tylko do okopywania, ale to cały czas to... Ale no dobrze, chodzi w ta, ale cały czas to... To co ty jesteś tym ludzi? Wejdź kurwa z łapami, zajem mu bombę, skróć dystans rękoma, zajem blowa. Jedziemy. Dobra, nie ma tlenu dzisiaj. Wiem. Ale jeszcze nie było tak źle, kurwa, trenika. Ale słuchaj, kurwa. To są nowe, wiesz, stres. No, stres. Chłopaki, po pierwsze, słuchaj, po pierwsze, jesteś zajechany po całym tygodniu. Dopiero zacząłeś robić po 2 treningi, już robisz 2. czy 3 tydzień. Po drugie, to są pierwsze prawdziwe sparingi. Byliśmy w Halkowni, zrobiłem 3 rundy, chciałem się żygać, a 3 tygodnie później robiłem tych rund 10, kurwa. Też zrobię. Głowa do góry, wstawaj. Wstawaj, kurwa. Głowa do góry. No, tylko nie ma siły, boli mnie bardzo. To nie kop, kurwa. Dużo kopiesz, bo to energii zabierasz. Pyk, pyk, pyk i noga. Kończ nogą. Raz, dwa, noga. I lewy, lewy z nogą, trzymaj go lewy. I popsuł. A to stawaj, jeśli chcesz. Jakie dawa, tyle kochać, masz na czynę. Dawaj, czas. Czas i dawaj. Ja szkoda. Jak ktoś cię położy, musisz wstać, daj mu kurwa ognia. Ale czekaj, tak, dajcie mi kurwa ognia. Zabieraj, głowę, zabieraj tą lewą nogę. Od dłuższego czasu mi to boli. O kurwa. Pierwszy raz takie coś poczułem. Aż mi przeszło. Aż mi... Nie ma kurwa lekko, nie? Dobrze było. Zupełnie coś innego. Wysiłek w kurwę. Bardzo będę chętnie przychodził do chłopaków na wpierdol. No i widzowie, to tyle na dzisiaj. Chłopaki mi dali niezły wpierdol. Widzicie, że jest jeszcze dużo do roboty, ale zapierdalam na 150%. Kurwa, idziemy po ciebie. Idziemy po zwycięstwo, 5-0. Idziemy łebci urwać.
Już? Wierco mi wierco. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Widzowie, jesteśmy w kopalni. Kopalni Wieliczka. Chodźcie, zaraz wam wszystko powiemy. Przyjęliśmy się obciąć najlepszego barbera w Warszawie. Siemano. Chodźcie. Jest dzień 18 stycznia i to dziś dużo zostanie zezłomowany przez Koseckiego i pokorzony w programie na żywo Face to Face. To jest jego koniec. Tak, dzisiaj się popłaszę. Przejdźmy do Warszawy. To co, no trzeba wyglądać? Ja nie wyglądam. Po Face to Face w restauracji chyba na 1-0, co? Nawet nie wiem. Zwykły. Ja też se walę. Bo mamy kierowcę swojego, widzowie. Zmieniły się czasy. O, teraz macie tutaj link do zbiórki w opisie, ponieważ zbieramy na prywatnego jetta. Pierwszy raz nie jesteśmy na czas. No bo musieliśmy. Puka. Mocno, no. Z kim ty się pijesz? Z takim tam warklaczkiem. Doliły ci syf od sterydów, to teraz trzeba, pani ma roboty pełno. Jest z tobą jechane do spodu. Wszystko znalazłem. Co znalazłeś? Każdy brud na ciebie. Ile to potrwa? 30 minut, 35-40 minut. Tam ludzie chuj będzie, ty ciśle będą pizgali pewnie, nie? Właśnie obserwujemy posturę Kuby. Koseckiego. No oponenta ogólnie. Oponenta. No wygląda co najmniej jakby właśnie wrócił z komunii. Jeżeli tuż z nim przegra, to jest zniszczony. To będzie sobie ciągnął do końca życia. Smoczek do niego musi mieć na ukojenie nerwów. Bobo. Pup tak do Bobo. To jest Bobo, to masz smoczek. Walca, zatańczy. Para numer jeden. Idziesz. Kurwa malinka. A teraz są podobne. Dzisiaj tak pytaj, skąd takie pędzlowy, no. Teraz są podobne. Skąd takie pędzlowy ogarnąć? Wiesz co, no. Lubisz takie z miejsca na pieluchę? Wiesz co, Bobo. Mam. Oni się ma kochają. Bo tak. Jak się czujesz? Dobrze. Śmiesznie było. Śmiesznie było. Witam, witam. Dzisiaj jest dzień. 19 stycznia. Znajdujemy się w klubie Kohorta w Poznaniu na ulicy Jeleniogórskiej. Tak? Tak. I dzisiaj po prostu zrobimy sobie luźne sparingi. Zostało 3 tygodnie do walki. Ostatnio mieliśmy sparingi, gdy Tuszol był w dość ciężkim stanie, był bardzo przetrenowany. Dzisiaj jest dzień, gdzie jest wypoczęty, mimo że jesteśmy po trasie, ale niestety, jak to w sporcie bywa, wy o tym nie wiecie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Generalnie powiem tak, sporty walki dość kontuzyjne, no i okazało się, że po jednym ze sparingów doszło do kontuzji. Nikt o tym nie wie, wiemy tylko my, nasze wąskie grono. Wyjdzie to po fakcie, po walce, bo mam zamiar wystartować z tą kontuzją. Generalnie zostałem kopnięty w okolice kolana, od strony wewnętrznej. Coś z tym kolanem się działo po tym sparingu. Cały czas machałem na tą ręką, mówię, będzie dobrze, weźmiemy tabletki, się zagoi. No ale na tyle mocno to wszystko przeszkadzało, że postanowiliśmy podjąć gdzieś tam no te kroki trochę bardziej odpowiednie, czyli pójść do lekarza, do ortopedy, pójść na USG i po USG wyszło, że no coś się zniechalo z tym kolanem. Generalnie pęknięta łękotka i do tego jest również przedział przyśrodkowy, więc odło poboczne w części łodowej o zatartej strukturze włókienkowej, przyczepy zachowane, częściowo uszkodzone drugiego stopnia. Także mamy problem z kolanem, ale no co zrobić? No są 3 tygodnie do walki, nie poddajemy się. Tuszol niestety od któregoś chyba tydzień czy drugi nie sparuje w K1. Walkę mamy w K1. My nie będziemy tej formuły zmieniać, bo jesteśmy wojownikami, jak się na coś umawiamy, to po prostu tak robimy, więc dziś sparingi bokserskie, no i chyba kopania do walki nie będzie, no bo będziemy dbali o to, żeby tuszył po prostu na walce. Nie ma, powiem tak, za dużo pracy już zostało włożone, na pewno nie ma opcji, że do walki nie wychodzę, nie ma sensu z kombinowania ze zmianą formuły, po prostu wychodzimy, sparingi po prostu będą w formule bokserskiej, treningi owszem z kopaniem są, bo kopać mogę, gorzej po prostu z odbieraniem kopów, mam totalny zakaz przyjmowania kopów na tą nogę, żeby nie pogorszyć stanu, także po prostu ominiemy te części kopane. Oszczędzamy nogę po to, żeby na walce dać siebie wszystko. Teraz narażać nogę na jakiś uszczerbek kopnięcia. Mija się to z celem, więc po prostu do walki ciśniemy. No jest z nami dzisiaj, jestem ja, no ale jest z nami też trener Grzegu. Siemanko. Który dzisiaj będzie nadzorował. Szef tego całego miejsca, Kohorty Poznań. No i co? Rozgrzeweczkę? I działamy. Działamy, nie? Działamy. Jadymy. Runda trwa 3 minuty. Nigdzie nie jest napisane, że ty przez 3 minuty masz się napierdalać. 3 minuty. Nawet jak chciał przez 30 sekund nie oddać ciosu, sobie tylko wyciągać lewą rękę, to sobie pracuj. Nikt nie mówi, że przez 3 minuty musisz kurwa się pizdać. Nawet lepiej. Jak przeciwnik jest mniejszy, to jemu ma zależeć, że on ma przyjść do ciebie. Niech on sobie przyjdzie, a nie, że będzie szamotaninem. Z dala od szamotaniny. Góra, dół. Jak widzisz, że trzeci raz broni górę, ja ci będę mówił, to tej góry nie bij. Bij serią. Góra, dół, góra. Zmieniać poziomy.
są takie kurwa, dobra, są kozaki. Jak żeśmy się zapierdalali, nie? Żeśmy kupali. Było mocno, mocno, mocno bicie. Ile ty chcesz? 7 lat, 6-7 lat. 3 minuty. Dobra, pierwsza runda poszło! Jak on w ciebie idzie, stajesz kurwa, zamykasz się, rzucasz 3 bomby i idziesz w niego. Jak schodzi nisko, to ma. Nie zaczynaj kapy. Dobrze. I spokój. Wyczekaj sobie. Szybciej, jedziesz. Dobra. Tu będziesz dostał, ale tu to przepatruje, nie? O, tak, tak ma robić. Ale ja mogę kopać na ręce, tak? Śmiało, wszystko, loły. Ja mam tylko prawą nogę rozwaloną, tylko uważaj na łydkę, jak mi kopniesz. Dobra, czy łydy nie tak. Ci po prostu siądę, jak mi kopniesz, to nie, dobra, ja będę. Ale nie, kop wszystko, jak mi zapomnę, ci powiem po prostu. Nie chcę kopać wszystkiego, bo ja nie rozciągałem nóg. Dobra, bo miał być bez nóg, to... O kurwa. Nie wiem, co robisz, kurwa, w ogóle. Piszę. Kurwa. O, to było dobre. Ty? Co? Czemu tego boksu nie wykorzystujesz? Wykorzystaj ten boks. Nie musisz w ogóle kopać, ani jednego kopnięcia. Ale to samo z frontami. Jak go bijesz z frontem, poszuk mnie i boks. A. Pokazuj mu tylko te nogi. Dobra. Ja tylko to ci robię. Szukaj sobie nogi. Po co tyle nagrywasz? Bij, odskocz. Chodź. Co mamy, nie? Wszystko? Idziemy dalej. No. No co, to tyle na dzisiaj. I widzimy się pewnie jeszcze przed balką, coś jeszcze będzie, nie? Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dziś jest 25 stycznia roku 2024. Ja pojawiam się, widzowie, pierwszy raz na tym filmie z racji tego, że Tuszol przygotowuje się oczywiście z ekipą od Bandury, więc mnie w tych tak naprawdę przygotowaniach jest bardzo mało. Oczywiście wspieram go mentalnie, a dzisiaj z racji tego, że tutaj byliśmy w okolicy, razem z Gubisiem wybraliśmy się na małą kontrolę antydopingową, kontrolę Bungie, bo tak jak wiele razy mówiliśmy na swoich streamach, no Tuszol jeżeli przegra, no to oczywiście jego przegrana nie zostaje dopisana do rekordu Bungie. A jak wygra, no i oczywiście już nie nagrywa z nami wtedy, tak. A jak wygra, no to oczywiście wtedy, chwila. Wtedy jest Bungie. Wtedy jest tu Bungie 5-0, witamy. No więc idę po prostu jako połowa Bungie, bardziej G. Idziemy na kontrolę, no. Ale jaja, ty, że tyle ludzi na siłownię chodzi? No. O, już słyszę głos. Dzień dobry, kontrola Bungie. Byliśmy niedaleko, przyszliśmy zweryfikować, czy Łukasz będzie dopisany do rekordu. On musi być. Czy nie będzie? Jeden i drugi. Ty też walczysz? No. Jak się złożyło? 3 tygodnie przed się dowiedziałem. Jak się czujesz? Dobrze, zajebiście. Jestem 100% pewny zwycięstwa, już pójść tą nogę, musiałbym mi kurwa, nie wiem, odciąć ją piłą. Może w nią kopać ile chcę, jak będzie adrenalina, tego dojadę, a wylecimy nogę po walce. Widzowie, no nie będziemy im przeszkadzać, mają trening, my wpadliśmy skontrolować. Nie, tylko szybkie szoty z tym. Szybkie szoty jak Mbappé, no. Tak jest, dobre, dobrze, dywiam do góry. Góra, tak jest, dobre było. Tak jak na nich patrzę, to chyba postawię na nich jednak ten kupon. Przecież myślałem, że będzie trzeba 0-2 zrobić, trzeba będzie ich jakoś wypierdolić. My tak, no to Tuszol, no nie mamy tego samego vibe'u. No nic, widzowie, z mojej strony bardzo krótki epizod, chłopaki bardzo dobrze przygotowani. No pięknie się to oglądało, naprawdę, no kocie ruchy. No, wydaje mi się, że to będzie największy potencjał chyba freak fightów, a ja pewnie z wami się już widzę dopiero na media treningu, nie? Media trening, pa pa. O, witam was, widzowie, serdecznie. Słuchajcie, generalnie jedziemy teraz na face to face'a mojego z Tomkiem Olejnikiem. No będzie zabawnie, nie? Będzie zabawnie. Zobaczymy, no kurwa, szczerze, leciutko się stresuję, ale zajadę go. Myślę, że zajadę go psychicznie, wy już to będziecie pewnie widzieli długo po. Zobaczymy, jak to będzie. Jedzie z nami Patryk, z nami też rzeczywiście Gumisz. No co? Cieszę się mega. Tuż i ja się bijemy na jednej gali. Ja się dowiedziałem 3 dni temu o walce. No ale mam nadzieję, że was nie zawiodę, tak. Mam nadzieję, że będzie w porządku.
już odbiło od kaski, nie? Faz, walkę chwycił, od razu pędzlął, kurwa, paseczek. A dobrze wygląda? Szczerze. No tak, ale odbiło od kaski, nie? Ty nie jesteś już ten sam ziomek, jak cię poznawałem. No stary musi być wszędzie, tak? Z jednym, starszym, z młodszym dzieckiem. Big pilna. Ten odcinek zmienił się diametralnie, bo miał być przygotowanie do walki Tuszola, że Tuszol wszystko robił z Wronkiem na każdym odcinku. Po prostu stało się tak, że okazało się, że walczą na tej samej gali. No i tyle no, tylko wygrana, co mam powiedzieć. Śmiesznie to się ogląda w telewizji, nie? Kiedy nie przychodzisz, masz to na żywo, nie? To no, czy mamy być kciuki za Wronka, tak? Nie ma co kręcić tu, nie ma sensu. Halo, halo, witam. O, pan przyszedł. Słuchaj mnie, ty kurwa zajebany. Mówisz to do swojego koleżki? Mówię to do ciebie, bo widać, że jesteś na tak? A wiesz, jesteś, kurwa, wiesz, tym, że nie, wiesz, że nie biorę żadnych twardych... Ale powiedzieć, przestań kurwa przekrzykiwać, jebany. Tak, jak ktoś jest na telefonie, widać, że jesteś widać, że jesteś rozbiegany kurwa wzrokiem. Drugą szklankę wody żeś wyjebał. Risotto w miarę chyba było gotowane kurwa przed wejściem. I powiem ci tak, kurwa, psia końcu wojewa. Co ty pierdolisz, próbujesz młodego wkręcić w K1? Jak kurwa masz większe warunki fizyczne? Obrońca. A poza tym... A boisz się, że w pizze dostanie swój koleżka, tak? Daj mi powiedzieć, daj mi dobra, no dobra, dawaj. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mówisz o sobie, tak? O sobie mówisz. Niech dokończy. Ale mnie kurwa taki nie najwyżej może być on, sorry, kurwa. Na poprzedniej gali robiłem coś, zamknij tą pizdę bez kitu. Nie będziesz kurwa mówił do mnie. Jak? Kurwa fajnie, nie? Trochę byłem zestresowany na początku, jest, ale później jest, jest stres, kurwa, czekaj, ja miałem pierwszy ten. Pierwszy to mi... Ja jestem dumny? Jestem. Jedziemy, mamy wszystko. No i co? Widzimy się pewnie już w dniach przygotowań do walki, tych najbliższych. No tak, no Dziadek jest... Dziadek jest chuj wkurwiony. Czemu? Mówi tak, bawę mu zajebał rękę, bo myślę, że się boję. Widzowie, generalnie jest czwartek, odbieramy pokoje, dojechaliśmy już po długiej batalii, bo Kraków jest serio przesrane. Były mega korki, no ale dojechaliśmy, nie? Czwartek, jesteśmy napadem z jakiś gość. To dobrze powiedział. Ale on w ogóle ma przejebane, bo na debiut przy Full Arenie krakowskiej. Ty też przejebane. Ja też, no kurwa, ale on ty masz zajebiście, masz pierwszą bitkę. No. To jest w ogóle najlepszy, co może być. Mega zajebiście. Idziemy, dobra, idę w uwagę robię. Kurwa, dresik jest? Nie, na ucinam wagę. Ile musisz zbić? Nie dużo, 2 kilo, ale nic nie jadłem, nic nie piłem. Godzina jest drama. To trochę jest. Ale my jesteś zmarnowany. Idę zaraz się rozpakować, przygotować sobie wszystko, zważyć się. Zastanawiam, czy zasnę w ogóle. Już, witam. Waga zrobiona, rano się ważyłem, mam 70 kilo. 70 kilo i marzę o śniadaniu. Mam przygotowaną proszki, mikstury i tak dalej na węglowodany. Także zaraz idziemy się zważyć, możemy już nawet zjechać w sumie. Nie dotykaj mnie, kurwa, mnie zarazisz czymś. Kurwa, ale to załóż je na sportową. Tryb offroad, to jest tryb offroad. A może to pierdala? To. 69,900. 39! Kawał szczura! Jak długo sam pierdolnie, to dobra, poczekajcie. 66,300. 66,300. 900. Ale się napierdalamy. Nie napierdalamy, debilu, ty lekkość, kurwa, nie? Nie masz sobie żreć co chcesz, tylko masz, kurwa, jeść zdrowo. Ja się cieszę, fujnie. Cieszę się, że tu jesteśmy stary. Dla mnie coś niesamowitego. Że jesteśmy tutaj razem, że jesteś ty ze mną, bracie. Że jesteś tuszy. Słuchajcie, witamy. No to mam powiedzieć, tak? Jestem z tym kurwa gównem sam, jak zwykle. To jest nasza cała bojówka. No i co? Tu idą. Proszę bardzo, cała nasza moderacja. Chorosz pozdrawia. Wakacje w Choroszczy. Słuchajcie, jest z nami legenda. Jest z nami, jest z nami legenda. Picza. Gaj Grobowski! Gaj Grobowski! Stop! Dzisiaj jest media trening. Pro. Będzie taki kurde media trening. Jak się czujesz? Klasa w chuj. Czuję się zajebiście. Bo jak ty ma kurwa IPM ma? Ja pierdolę. Koszulka po kierasie, nawet ich jej ten nie będę prał. Tutaj jest tak ubogo, nie? Ubogo. Tylko Wronek, ale tam idzie no, zobacz tego. Faworit, sklep wędkarski, kurwa. Z jakim kodem? Jedziemy z karpiarzami, kurwa. Karpiarzami jedziemy, z kodem Tuszol. Tylko z kodem Tuszol, wszystko. Jak tam taktyki obgadane? Taktyka jest taka, rozbić, kurwa. Jak daj mi gier. Po prostu.
Ale co o nim sądzisz? Będą go tak wyzywać, nie? Zobacz co będzie. Teraz się czuję jak boss, bo jest z nami Big Boss. Nie, 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 proszę tu nie wierzyć w tak, bo tu z opomnienia, później zrobią ze mnie. Big Boss, ale Ficik ma dobry, nie? Ficik ma dobry. Tak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna w kwiecie wieku. W moim wieku właśnie. To jest prawdziwy Peaky Blinders. Tak, prawdziwy Sigma. Victor Fronek Fronka! Pierwszy Wronek w organizacji Fame, 19-letni zawodnik, który zadebiutuje, przedstawiciel ekipy Bungie. Co mogliśmy już usłyszeć tutaj na hali w Krakowie, która jutro już wypełni się do ostatniego miejsca Tauron Arena. Oglądamy umiejętności bokserskie, bo w takiej formule Wronek zadebiutuje w organizacji Fame. No i co tutaj widzimy? A widać, że to nie jest człowiek z pierwszej łapanki, jednak na tej sali trochę czasu spędził tu na tarczach u oczywiście Macieja Bandurskiego, który zaangażowany jest w rozwój nie tylko swojego syna, ale także widzimy również Wronka, a Wronek z wielkim apetytem przystępuje do tego debiutanckiego starcia. Jutro chcę pokazać, że ten występ to nie będzie przypadek. Uśmiech na twarzy. Dziękujemy, Wronek, za ten media trening. Sporo zobaczyliśmy, także z apetytem czekamy na jutrzejszy występ, a my już zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Tomasz Olejnik! Chuj dobrze jest, mówiłem, że go wyzywają. Wiedziałem, Ole, poleciałem. Ginjol! Ja z nami! Witam bardzo serdecznie po Cieniu. Nie zapomnij, że to jest swój kanał, co prowadzę. I tak się widzowie robi pieniądze. Jedni siedzą w domu, drudzy zapierdalają, tak? Widzowie, dotarliśmy po przepychankach w akredytacjach, znowu jesteśmy. Fame 20. Jubileuszowa gala, Wronek, Guszol. No i zepsuty rekord, co mogę powiedzieć? Oby nie, oby nie. Tyle na dziś. Ja tam w materiale przez chwilę przemknąłem, jak byłem u Guszola na treningu. No ale tutaj oczywiście Patryk i Kieras zajęli się chłopakami. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jak nie, no to chłopaki... To wiadomo, że... Do smoka pójdą. Pójdą do czerwonego smoka po prostu. Oni ci nawet wyblaknięte koszulki dają. Wszyscy mają normalne twarz. Szara. Wypierdala, bo widzisz? Ale zobacz. Rozjebać się. Patryk ma czarną. Przywitałby się w ogóle za mną. Ale kolego, nie możesz mieć takie rękawice. No takie dają, debilu. Nowe. Masz 30. Pachniany za to, nówka na żarty, zobacz! Jak szczęśliwy kołd. On za 24 godziny prawie będzie miał tyle ziala na koncie. Tak, a psychicznie? Zajebiście kołd. Łukasz Duszol Duszyński! Jest pewność siebie, Duszola, jest uśmiech, jest nienaganna fryzurka, wyczesany także wąsik. Zobaczymy, jak z techniką i umiejętnościami sportowymi. Mięciutko na nogach, szuka luzu, szuka obycia z tą matą przed jutrzejszym debiutanckim starciem, Duszol. Troszkę ciosów na odchyleniu, poza dystansem, są ciosy podbródkowe, także ciosy proste, wszystko zwieńczone middle kickami. Jutrzejszy pojedynek odbędzie się w formule K1 w małych rękawicach, także jak najbardziej z tych kopnięć, uderzeń może korzystać Duszol w jutrzejszym pojedynku. Duszol jest faworytem tego starcia, 1,42 przed jutrzejszym debiutem na gali Fame 20. Dziękujemy, Duszol, za ten media trening. Szkoda, że nie mogę wejść w jego ciało, nie? Wiktor Wronek Wronka! Wronek po raz pierwszy na wadze przed debiutanckim występem. 66-300, limit 77-100, więc bez żadnego problemu Wronek wypełnia limit wagowy przed swoją debiutancką walką. Dziękujemy, Wronek, zapraszamy już tutaj za momencik, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Tomasz Olejnik! Weź odejdź, nie całuj mnie tylko, mogę. Kurwa, jak twojej matki, dobra? Ej, ja nie mogę z nim robić face to face, bo on taki bezryja! No, kurwa, na chuj się tak do mnie przybliżasz, kurwa. Chłopie, nie przybliżaj się tak do mnie, bo ja nie będę się stałował z tobą, jak ty z matką, chłopie. Tak, dobra, tak możemy gadać. No, weź tą rękę, co ty odpierdalasz? To ty się do mnie przybliżasz, pewnie chcesz jakiegoś całusa, kurwa.
takiego jebającego no, ja nie chcę. Jak się czujesz? Zajebiście, zajebie cię jutro. Rozjebie cię jutro. Słuchaj, słyszysz? Będziesz rozjebany, jutro. Kurwa, ciekawe czy będą ci tak krzyczeli, kurwa, jak w pizdę jutro dostaniesz. Ale żeś wziął, kurwa, tych swoich, no. Zobaczymy. Jak cię rozjebie. No nie, nie wydaje mi się. Jak ty już kurwa przegrałeś tą walkę. Panowie, dziękujemy za face to face. Jeszcze tylko pozycja bokserska do publiczności. Przypominamy, to jest pierwszy pojedynek gali Fame 20. Debiutujący w organizacji Wronek, który zmierzy się z Tomkiem Olejnikiem. Moi drodzy, jesteś młodym zawodnikiem, natomiast widać, że pewności siebie nie brakuje. Skąd ta pewność i dlaczego takie duże przekonanie, że to jutro twoja ręka powędruje w górę, a być może nawet masz w głowie pomysł, aby posłać na deski Tomka Olejnika. Bo mam takie wsparcie. To jest dla mnie największe. No to jest dla mnie super. Ale czy czujesz jakąkolwiek presję związaną z występem z Tomkiem Olejnikiem? Czy to nie jest rywal, na którego musisz się tak pozytywnie, mocno nastrajać? Nie. Nie czuję presji żadnej. Nie ma presji. Pewny siebie, pewny zwycięstwa. Wronek, jeszcze słówko? Cieszy mnie, że tu jestem. Zawsze to było moje marzenie. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Dziękuję wam widzowie, serio. To jest niesamowite. To jest mój brat. To jest mój godnego brat. Przeciwnika, być może największe wyzwanie. A trzeci Rudy Brat. Jeśli chodzi jedzie o trzeci Rudy Brat. Jak się czujesz? Mój dobrze. Spalony czy dobrze jest? Kurwa, chuj dobrze. Tak, chuj dobrze. Myślałem, że się będę stresował. Myślałem, właśnie miałem takie wrażenie, że byłeś taki kurwa stresowany. Ale nie, no. Nie. Po nim widać, że on stary, on nie będzie robił tak, on będzie robił tak. Będzie się bał wyprowadzić tego czasu, żeby cię nie wkurwić, bo on psychicznie. Zara, ja. Zaro, ja. Łukasz Tuszol Tuszyński. Reprezentant Bungie, debiutujący w organizacji Fame, Łukasz Tuszol Tuszyński, limit 7300, kategoria lekka 69900, a więc w limicie Tuszol przed jutrzejszym pojedynkiem. Dziękujemy za to ważenie, za ten pomiar Tuszolowi. Zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Jakub Kozak-Kosecki. Na poważnie. Wymiana spojrzeń z dalszej odległości. Szukanie przewagi nad rywalem. Próba wyprowadzenia z równowagi przeciwnika i pokazania, że tutaj nie będzie kroków wstecz. Łukasz Tuszyński czy Jakub? Tuszol! 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 Tuszol, słówko od ciebie. Dla kibiców tutaj zgromadzonych, ale także przed ekranami. Spora publika przyszła ciebie dopingować, ale mam wrażenie, że im więcej głosów biegnących dochodzi do ciebie z publiczności, tym bardziej naładowany jesteś przed tym debiutanckim starciem, a także widać, że spora pewność siebie. No dokładnie, no, jestem bardzo dobrze przygotowany, oczywiście dzięki moim trenerom. Wsparcie mam ogromne, także to na pewno niesie. I co? Jutro wychodzę, easy win i lecimy dalej. Cześć, witam wszystkich serdecznie, witam cię bracie serdecznie. Witam was widzowie serdecznie, dzisiaj jest dzień walki. Co mam powiedzieć, zwarty i gotowy, tak? Myślę, że obudzę się zestresowany. Ci powiem tyle, Tim Olejnik. No, na ludzie, no. Oby twoje słowa się obyśmiły w pyłku. Stresik to się zacznie, jak pojedziesz na arenę. Znaczy, zobaczymy. Taka adrenalina, nie? Zobaczymy. Wejdziesz do oktagonu, tam do środka, wiesz, będzie pełna, pusta hala, a ty tak, sobie coś potem, ja pierdolę, to się zaraz wydarzy. I zaczynasz galę, stary. Więc ty patrzcie w ogóle na Tuszola, nie? Jak nastawienie? Zajebiście. Tak? Z nami jest dzik, czyli jest nastawienie. Tu jest dzik, ja jestem lochem. Nie no, lekko. Tylko kurwa się dowiedziałem, że około 23 dopiero walczy. Kurwa, zobaczymy jak to będzie. Tak się nie mogę doczekać. Już kurwa chcę tam być, żeby to było za mną. Witam Zikny. Mamy rozwój poranny. Dzik. Kwestia jest taka, że czekamy na trenerów. Aktualnie, nie wiem co jest. Spóźnieni jesteśmy, my się przepraszamy za spóźnienie, bo 3 minuty się spóźniliśmy przez Damiana. Poczekałem za Damianem. Ma gówniany zegarek jeszcze. A jest faktycznie, ale ja to dopiero przed chwilą przyszedłem. A to też się spóźnimy. Jak myślisz, która runda? Pierwsza, a może druga, no, ale do trzeciej na pewno nie dojdzie. O, myślę, że podobno. Do brzucha.
do brzucha cały, do brzucha i do góry. Hop. Tak jest, dyszka. Leć Adaś, leć Adaś! Adaś, leć! Leć po złoto! Adaś, leć! Jeeeeee! To 2 metry! A też idzie na kropkę. Co? Z która runda? Ja ci powiem, że podejrzewałeś tak samo. Pierwsza, druga. Przełom drugi. Ale ja myślę, że jak pomyśli głową, to w pierwsza. Jest isienka. Nie? On we mnie wierzy, to kurwa. To kurwa, jak ja mogę przegrać. Że podpływają, on ma walczyć się ci do dopływania. No, ma jeść tylko cepy. Do pływania go przygotowują. Olejnika widać, że się szykuje. Nie wierzę, że takie mocne treningi pod kosę, kurwa. Widać, że już na olejnika, kurwa. No chuj mi ten olejnika. Ja go kurwa młodego nie da rady rozjebać. Młody wioślarze, bo jak wygra z Wronkiem. Ja już mówiłem Wronkowi, że już teraz zmieniam team, bo Wronek jest siławy, kurwa, z mojego rodzinnego miasta. Zobaczcie, no będziesz wspierać młodego. Zależnego no właśnie, a ja już powiedziałem, że no już chuj muszę zmienić team. A nie ze Szczecina, nie? Zobacz, tak jest, drugie opcje. Lewy, overhand i prawy i to. Pokój wystarczy, nie? Na kosy wystarczy, przecież kurwa. A ma, zobaczyli Wronka i wyszli, kurwa. Czekaj, muszę zostać. Nie ma, kurwa. Szczęście, że nie widziałeś jego ćwiczeń, kurwa. Byś się od razu. Ja wiem. Wronka, jak zaraz spuszczę na ciebie, to jak cię pierdolę. To jest frikowe, a te to tak wiesz. To no, każdy robi. Wiesz, to nawet Tuszo się nauczył. Później. Wiesz, to i teraz. Jest głód. Badacz mu glidi jak wygrasz, proszę cię. Dobra, robię to dla ciebie. Zgadzamy przypadkiem, bo miał miść, tylko partnera nie ma. Nie, ja miałem iść do konsultacji z gwiazdami, ale już były geje. Czarka geje. Witam serdecznie. Kurwa, Bajan, ej, tak się kurwa luźno czuję, że to jest koniec. No, jest aż... luź. Wiesz, co zrobimy? Chcę coś kupić, buty, bandury. Dziadki się spóźniają. Dziadki spóźnione. Oczywiście nic się nie może zmieniać, nie? Minuta zawsze na tyłach. Jego wina. Gdzie jest Bronek? To już kurwa idziemy po swoje. Kurwa. Po swoje. Gdzie jest dobrze jest? Dobrze, chuj. Ja się czuję, jakbym sobie szedł na jakiś luźny sparing, na zabawki. No, bardzo dobrze. Bronuś też widzę, nie? Co? Musi być. On pali ślugi, on ma kondycję na 30 sekund. On zrobi jedną rzecz, robi to zawsze. On w ciebie kurwa wbiegnie, bo myślisz, jesteś mniejszy, tak jak raz mówić. Na spokojnie, bach, odejdź, niech się rzuca. Staś, bo tym prawym ten bebek. Staś, bo bebek jest plot, klata, bij w te miejsca. Masz go sobie kurwa kroić, on w drugiej rundzie, jeżeli dojdzie do drugiej rundy, to nie będzie kurwa chodził. On będzie tak wleci i tak kurwa będzie. A widzisz, jak on wyprowadza cios? Tak. Myślałem, że będzie coraz gorzej z głową, im bliżej będzie, ale jest kurwa coraz lepiej, nie? Jest tak nabuzowany, coś pięknego. My? Pasto. Który? To? To no, tak. Jak tam? Kogo się rozpierdalasz, nie? Tylko żebyś nie pikował jak szeli na rampie. Jak się widziałem na tarczach wczoraj, byłem w szoku. Patrzę kurwa w rolek tutaj. Niebieski? Tak jest. Tutaj. Co będę mógł pizgać bez opamiętania? To zależy od ciebie, bo to nie chroni w 100%. Nie no, wiem. Skręcielica.
Ale nie włożył. No, ten to jest gorzej musi być. Masz buty czy nie? Kurwa, nie wiem. Nie, buty. Dobrze, buty. A z kim miałeś pokój? Sam. Ale ma kartę, a ma moją kartę. Wziąłeś butów? Ja pierdolę, jak to kurwa jest możliwe. Panie. Chuj dobrze, ja pierdolę. Dobrze? Chuj dobrze, no. No i git. Dlaczego mnie nie wpuścicie? Bo nie jesteś zawodnikiem, nie jesteś zawodnikiem. Halo, ja jestem do klatki. Kuszol, Banji, wpuśćcie mnie. Dzisiaj widzowie wygrywamy. Ja obejmuję tak jak laskę, kurwa. Jedziemy! Bungę, kurwa, bungę. Pa, ta. Kurwa. Jaki dziadek jest rozciągnięty, kurwa? Jak dziadek umie siadać na słoik? Nogi, wszystko razem musi chodzić. Tak jest. Jak ci będzie za gorąco, to za chwilę coś ściągniesz, ale to przed przepałką, dobra? Z rapałki bardziej. Dawaj. Tu do boku, hop, uciekaj, cały czas pracujesz. Tu, lewo, tu, hop. Cały czas, lecę, nie macie, hop. Dzień dobry, jesteśmy. Pierwsza walka Bronka. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Łukasz jako starszy kolega bacznie obserwuje. Dawaj, kurwa! No to jest okej. Pytałem się Łukasza, jak się czuje. Mówi, że na razie jest wszystko okej. Troszeczkę porozmawialiśmy. Troszeczkę jako starszy kolega, bardziej doświadczony zawodnik sztuk mieszanych. Dałem mu kilka rad, cennych wskazówek. Starszy doświadczeniem i z ryja. A Wronek się przepala. Zaraz ja uciekam, bo też nie chcę chłopakom przeszkadzać, ponieważ oni są w swoim gronie. Wronek ma być w 100% skupiony na walce. Też nie chcę nikogo wytrącać z równowagi. Padnę potem jeszcze na chwileczkę do Tusiego. To pójdę, bo ja mam... Tak. Ja zaczynam przepałkę około 21, bo ja 22.50 będę miał prawdopodobnie walkę. No, to ja koło Tusiego też przed przepałką wpadnę, żeby już mu nie wchodzić, nie rozpraszać go niczym. Trzymam z całego serca. Mając mnie, to ja się sam będę rozpraszał. Trzymam z całego serca kciuki za chłopaków, wierzę w ich zwycięstwa. I licz się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Dojebana. Bo w ringu nikt nie będziesz dyskutował, jak będą ci kurwa cisnąć albo krzyczysz, tak? Bronuś, koncentrujemy się na tym, co robisz. To dla was widzę. Usiądziesz, wolno mi się oddychać, masz wolno oddychać, nie? Nie tak, bo nie uspokoi się ducha, nie? Jak zrobisz wolno, to te serce wolno będzie sobie zatrzymać. Jak będziesz robił, to te serce... Nie, masz się wyluzować, masz myśleć, co do ciebie będziemy, bo będziemy do ciebie mówić między przerwami. Co słuchać, robić? Oczy otwarte, nie zamykasz oczy, masz być cały czas trzeźwy, trzeźwy, bo nie słyszysz? Tak. Uderzam palcami, kurwa. Tam nie będziesz myślał. Już tam nie będę, a tutaj myślę, że już nic nie zrobię. Nie, raz chybanie. Kurwa, jest nic, chodzi, zapierdolasz. Wszyscy tam nic nie boli. Tam nic nie boli. A nie, kurwa, nic nie boli. Ale już chcesz sobie zrobić, kurwa, krzywdy. No tak. Tam czekają za tobą wszyscy. Więc przestań, kurwa, skomleć i zapierdalaj. Luz, pyk, widzisz, że kurwa... Widzisz, że zasypia dół i góra. Kurwa, 10 leveli na dół. Bronu, wziąłeś tą walkę 3 tygodnie przed, więc już pokazałeś, że masz kurwa jaja, nie? Teraz masz się kurwa skupić i go normalnie rozpolić. Normalnie go kurwa rozpolić, rozumiesz? Masz wszystko zaplanowane. Jak będziesz myślał, to zrobisz kurwa w pierwszej rundzie, ale się nie napalaj, tylko wszystko pomalutku, zapierdol mu w łeb i koniec roboty. Zrozumiano? Po kolei wszystko. Już wygrałeś. Już teraz jesteś wygrany, dopełnisz tego w klatce, rozpalamy go, wychodzimy i się bawimy. To jest kurwa twój dzień, pokazujesz kurwa, że masz klasę, jesteś w chuj nad nim, rozpalasz go lekko. Marzyliśmy o tym, kurwa o tym. Z***a go, kurwa! Z***a! Kurwa! A nie! Z***a!
go kurwa! Patrz! Dawaj! Wiktor Frondek! Frondek! Ej! Mam ciary autentycznie, mam kurwa ciary! Rundy pierwszej. Przez TKO zwycięża Wiktor! Mamy go! Taki zastrzyk na początku gali. Ja już nie mam głosu. Będziemy miażdżyć, kurwa, przyjąłeś taki syn. Chciałem bardzo podziękować. Mojego taty z nami nie ma, niestety, bo straciłem go bardzo wcześnie, ale za to jest mój drugi ojciec, Patryk. Patryk, dziękuję ci za wszystko. To bez ciebie nie miał nic, że cię kocham, jak ojca. Jak ojca, jak rada. To jest ojca. Jak pierwszy
pierwszy pojedynek za tobą. Pewnie już z tyłu głowy masz jakieś wyzwania i możesz teraz wykorzystać ten czas, aby być może rzucić komuś kolaucika na kolejny pojedynek, bo pewnie nie chcesz się zatrzymywać. No, jest jedna osoba, którą chciałbym wyzwać. Myślę, że mogłaby to być ciekawa walka. Walka dwóch community switchowych. Chciałbym wyzwać Davidka. To jest ten drugi, młody z tej drugiej ekipy. No, myślę, że ciekawa walka, nie? Zobaczymy. No to czekamy, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. I jeszcze raz, wielkie brawa dla 24 w swoim debiucie. Wiktor, Wronek, Wronka! Ale go rozjebał, ja! Stawajcie tu, ale kawę ale dostał fintę! Ale tak dostał tego prawego, że mu skóry ja rozjebałem! On ledwo wstał po tym! Lewo, czekaj! No, Łukasz! Teraz ja! Badaj, Patryk! Zrób to pod koniec pierwszej rundy, nie? Ja się nie będę z nim pierdolić, depczę go jak peta, kurwa! Pierwszym, który wygrał przed czasem! Nie będź, kurwa, ty! Ty zrobiłeś bandura i accident kopie w oktagonie na wywiadzie. Nie. Brawo. Ale kurwa. Brawo! Nie przesadzaj. By do parkingu spadł na drugie. Ej, na wyjściu do walki, tak mi w klatę zajebaliście, mówię cały, mam te palce odciśnięte. No nic, duszolek ma leciutką presję. To nie zabujana. Jak tam? Dobrze. Te kiki, rozgrzewka, przepałka, tatuaże trzeba zrobić jeszcze od sponsorów. No ja nie luz, wygrana. Nie? O, lekka wygrana. Patki, wszystko pracuje to. Tak jest, na maks. Całą stopę wtedy. Co to jest za pozycję, panowie? Ściągamy. To musi ten odcinek cały. Ta strona jest o wiele lepsza. Teraz tak już na świeżo. Jestem z siebie dumny. Cieszę się w chuj, dzięki widzowie za wsparcie. Siedzę sobie teraz, czekam na Tusiego. Tusi to tylko formalność, kurwa, wiemy o tym bardzo dobrze. No i po wygranej, kurwa, mylę. Widziałeś, jak ja go rozkurwiłem? Co? Widziałeś, jak ja go rozjebałem? No dobra, ale już kurwa... Dobra, okej. Okay. Fajnie, w chuj. Ale to jest olejnik, zaś kurwa nie odpierdolę, że się nie odkurwi, nie? Kurwa. Kurwa. Co powiesz? Się czułem zero babsztyla, kurwa. Siedzi, jest okej? Okay? Jest okej, okay, dobra. 4. Szybciej. 2. Łapami pracuję, 2. Dobre tempo. Trzymaj. Znowu już prawy. Dobrze, trzymaj. Albo jeszcze chwilę, dawaj, zamieniam się w radzie. Jeszcze dawaj, mamy minutę. Cały czas. Kurwa. Rozjebał cię. K1 by mnie rozjebał. I ostatnia, hopa. Tak. I prawy. Tak. 5, 3, 2, 1. Tak. Brawo.
Mój człowiek. Popierdolony. Gorzej go potraktujesz, tym lepiej dla fejmy. To ma być na klatce, tak? Jeden ma być na klatce, a dwa na klatce. A dwa na klatce. Na białym tle to jest? To jest na białym tle. A nie jest na przykład nie, to jest na białym, bo ma kolorową klatkę. Na speedzie to robimy, nie? Tak, tak jak my. Dobra, gdzie ma być ten? Gdzie ma być? Do góry pasibus. Ogarniemy. Ogarniemy wszystko na spokojnie. 6-0 musi być. Chyba będzie. 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 Chodź. Króciutko, każdy Poznaniu. Tusi, odjebałeś kawał, kurwa, dobrej roboty. Należy ci się, kurwa, zwycięstwo, więc idź, kurwa, i to co zrób, kurwa, tak jak potrafisz najlepiej. Tak jest. A jesteś, kurwa... Cztery miesiące zapierdalania, roboty, wysiłku. Wszystko pokażesz tutaj, pionę zbijesz, go, idziemy, robimy swoje, nie? Tak? To jest 10 leveli na, kurwa, i dziś jest rekord życiówka Leszcza, rozumiesz? Tak jest. Jedziemy. Kurwa. Panowie, jedę za wszystkie! Łukasz! Dziękuję bardzo wszystkim moim widzom, fanom Bungie. No jesteście wspaniali, zrobiłem to dla was. Serdecznie podziękowania dla moich trenerów. Dla moich rodziców, tata jest na trybunie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ja wiedziałem. Weźmiecie mi to? Kurwa, witam! Lekko! Ja to zapomniałem z tego wszystkiego, miałem przyjść do niego przed walką i kurwa zapomniałem. Ale głosu nie mam, już na tobie straciłem. Słuchajcie, pierwsze ogłoszenie jest takie, że kolejna gala Fame MMA odbędzie się już 18 maja. I wielkie ogłoszenie, myślę, że sektor Bungie zrobi tu wielki hałas.
ale na kolejnej gali. W main evencie zobaczycie Baldurę! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Najcięższa walka w moim życiu przede mną. Nigdy nie sądziłem, że dojdę do takiego miejsca, gdzie będę mógł walczyć w main eventzie. No i myślę, że padnie rekord sektora Bungie. Co więcej powiedzieć? Nie spodziewają się, kto będzie swoim rywalem, ale na pewno jest to marzenie niejednej osoby i mega ciężka przeprawa. Ale zostawmy, zostawmy tę nutkę niepewności na... Panowie i panie, panowie i panie, Łukasz Tuszol-Tuszyński! Brawo! Witam! No to co, jak był wronek, to tego chudzielca też chyba trzeba. Połamiecie mnie, kurwa. Chodź, chodźcie! Brawo! O, panowie! Kurwa, kończymy, ja pierdolę! Wy dwie pierwsze rundy. Pokazaliśmy wam, jak to się robi. Panowie, oddajemy wam kanał. Idziemy na sektor, skończy odcinek.